Naszym zadaniem jest uporządkować podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej. No i widzimy, że mamy tutaj liczby zarówno dodatnie, jak i ujemne, jak i mamy też wartość bezwzględną z jakiejś liczby. No jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie zastanowić się i rozwiązać to zadanie, zanim zobaczysz resztę filmu. No dobra, a jak ja to rozwiążę? Posłużę się tutaj osią liczbową. Bo ja lubię sobie wyobrażać liczby właśnie na osi liczbowej. I czasami wystarczy po prostu wyobrazić sobie tę oś liczbową i gdzie te liczby się na niej znajdują. No ale tutaj, żeby lepiej to wytłumaczyć, to tę oś liczbową tutaj będę miał narysowaną i będę na niej te liczby zaznaczał, które tutaj mamy. No to zacznijmy od pierwszej liczby. Wartość bezwzględna z minus 27. Zastanówmy się, ile to jest równe w ogóle. Wiemy, że wartość bezwzględna z liczby ujemnej to jest liczba do niej przeciwna, czyli liczba dodatnia. Przeciwna do tej ujemnej, no to przeciwna do minus 27 to jest plus 27, czyli to wartość bezwzględna z minus 27 to jest równe po prostu 27. Inaczej można myśleć o tym w ten sposób, że wartość bezwzględna z liczby to jest odległość, w jakiej ona się znajduje od zera na osi liczbowej. No to minus 27 znajduje się w odległości 27 od zera. Odległość jest liczbą zawsze nieujemną. Więc ta liczba, 27, na osi liczbowej znajduje się tutaj. Tutaj jest liczba 27, a to jest to samo co wartość bezwzględna z minus 27. Dobra. Następna liczba w kolejności to jest minus 17. Dobrze, gdzie ja tutaj mam zaznaczyć minus 17? To muszę się zastanowić, jaka tu jest podziałka na tej osi. No Widzimy, że od 0 do tej dłuższej kreski jest 9, czyli te krótsze kreski są co 3. Czyli tu mamy 3, 6, 9. Tak samo tutaj mamy minus 3, minus 6, minus 9. Czyli tutaj jest minus 15, a tu jest minus 18, czyli. Minus 17 to będzie tak o 1 trzecią tej odległości od 18, czyli to będzie minus 17 na osi liczbowej. No i teraz mamy kolejną liczbę minus 28. Minus 28 to będzie jeszcze trochę na lewo od minus 27. Jak tu mam 27, to jeszcze o 1 mniej, czyli o 1 w lewo od minus 27, czyli to będzie gdzieś tutaj. Biorąc pod uwagę, że odległość między mikerskami to jest 3. Czyli tutaj mamy minus 28. No i wreszcie mam ostatnią liczbę, 22,4. To gdzie to będzie? Tu mamy 21, tu mamy 24, 27. No to będzie gdzieś między 21 a 24. No i prawie w połowie. Tutaj bardzo niewiele brakuje do połowy, bo gdyby to było 22,5, to by było w połowie. No więc gdzieś tutaj będzie liczba 22,4. No i teraz, żeby określić jaka jest kolejność tych liczb, to wystarczy, że ja przepiszę je w takiej kolejności, jak tutaj są napisane na osi liczbowej, patrząc od lewej. Czyli od lewej mamy minus 28, potem mamy minus 17, potem mamy następna liczba, to jest 22,4, 22,4, no i na samym końcu mamy największą liczbę, czyli wartość bezwzględna z minus 27. No i to jest koniec. Taka jest kolejność tych liczb od najmniejszej do największej.